Siemano moi drodzy, słuchajcie, jest w chwili obecnej 3:00 w nocy. Będę mówić to trochę ciszej, no zważywszy na to, która właśnie jest godzina. I słuchajcie, od, no znowu, od jakichś, nie wiem, 5 minut cały czas na telefon dzwoni mi Yeti. Jakby sobie nic z tego nie robił, że jest 3:00 w nocy. Ja już nerwowo odpaliłem kompa i no będę musiał chyba wejść i nie wiem co ja mam robić, bo no znowu mi kurde dzwoni na telefon. Ja nie wiem co ja mam zrobić, ponieważ widzowie, no cały czas ten frajer dzwoni na moją komórkę i to jest po prostu niedorzeczne. No to przecież jak tak można robić, no przecież no nie wolno tak robić, prawda widzowie? No powiedzcie, że nie. Ej, czekajcie, bo dostałem jakąś chyba wiadomość. Co to ma być w ogóle? Nie, ja wam to muszę pokazać, nie? Czekajcie widzowie, bo wy w to mi nie uwierzycie, dopóki ja wam tego nie pokażę, nie? Po prostu widzowie, to jest niedorzeczne. Patrzcie to, Yeti, wejdź na palionowo teraz. On se mi będzie ustalać warunki wchodzenia na palionowo jeszcze o 3:00 w nocy. O 3:00 w nocy ja mam wchodzić, bo jemu się tak zachciało, ty, no to jest po prostu jakieś nowe powalone? Minimum tak muszę powiedzieć, no to jest minimalność. Dobra, odstawię was na statyw i jeszcze o tym porozmawiamy, bo to jest jakiś kurde, nie wiem, żart walony, nie? Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę. Kurde, masakra. Także jak widzicie, moi drodzy, jest ta 3:00 w nocy, jesteśmy w Minecrafcie. I ogólnie pomyślelibyście, że no kurde, kto normalny gra o 3:00 w nocy w Minecrafta? No ja gram, no sorry, ja po prostu gram, no taki jest wybór. No ale moi drodzy, słuchajcie, pójdziemy do tego mojego domku, ponieważ no tak jak było napisane w tej wiadomości, no mam iść do swojego domku, nie mam pojęcia w ogóle po co, ale no dobra, no niech będzie, pójdziemy. Oczywiście wy, moi drodzy, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapeczkę, jeżeli dalej tego nie zrobiliście, bo to jest bardzo ważne. A jednak ja, chciałbym, żebyśmy tutaj mieli dużo łapek w górę, żeby był fajny odcinek. O, przepraszam, że pokazałem, kurde, tutaj za dużo w swoim skinie. No i ogólnie wpadajcie też na drugi kanał, tam są dziennie filmy, a moi drodzy, za niedługo odpalamy również trzeci kanał, ale o tym dowiecie się za niedługo w niedalekiej przyszłości, bo będzie trochę ogólnie zmian, jak już możecie to zauważyć. Kilka zmian już jest w pokoju, ale to jeszcze nie stop. To jeszcze jest nic przy tym, co będzie. In future, dobra. Rozpoczynamy film, materiał. Moi drodzy, idę do tego swojego domku, ponieważ coś tutaj nie ma na mnie. Po prostu widzowie, jak ja widzę tabliczki, to mnie strzela. Strzela mnie piorun, dobra. Tu Yeti, sorki za telefon tak późno, no właśnie, dobra, przynajmniej przeprosił, nie? Ale byłem bardzo ciekaw, czy chcesz zrobić ze mną sojusz? Bylibyśmy kolegami, co? O! Nie! Czekaj. Kolegami? Ty chcesz ze mną być homie, ziomeczkiem? Chyba cię, kurde, coś spędzi, nie powiem co. Chyba coś, co? Nie, widzę, kurde, no ale bym w coś uderzył, nie? No zaraz po prostu nie wytrzymam, no jak ja mam, kurde, robić sobie sojusz z Yetim? Przecież to jest po prostu powalona sytuacja, w ogóle abstrakcja. Nie, dobra, ja się muszę z kimś podzielić, bo o, jest Bzyku na serwerze, dobra, podzielimy się z Bzykiem moją frustracją po prostu na ten temat. Czekajcie, wezmę sobie na przykład, kurde, dobra, nie będziemy wrażenia, tu widzę, wezmę sobie łopatę, bo w razie tego może się przydać. Dobra, lecimy do Mareczka. Czemu to, co on tutaj? Marek, halo! Marek! Wstawaj! Wstawaj! Dobra, wstawaj, jest 3:00 w nocy, ale wstawaj! No wiem, że jest późno, wstawaj! Wstawaj! Tu jest teraz godzina, ale późno jest. Dobra, trudno, słuchaj. Dobra, ale słuchaj, jest kurde temat. Jest temat, abstrakcja ważna. Zostaw mnie, stary, ja nie mogę, ja chcę spać. Nie ma spania, jest kurde granie, słuchaj. Coś stało, to musi być ważne. Dobra, mam nadzieję, że to jest naprawdę dobra informacja, bo jak to jest nieważna informacja, no. Ty mnie, zawracasz mi jakąś głowę. Nie może być ważniejszej informacji od tej. Nie? No to dobra, nie da się. Mam nadzieję, że będzie taka. Dobra, słuchaj, ogólnie stało się tego, nie mam materiału dowodowego, bo zniszczyłem go, dochodź do mnie do domku. O co chodzi, dobra. Kurde, zapomniałem, ale... że przecież ja ci chcę to pokazać, kurde, no. No ogólnie, słuchaj, śpię dzień jak co dzień, nie? No późno montuję film i nagle dzwoni do mnie, o... Kurde, no nie wierzę, po prostu... I to wszystkie w ciebie! To ty po nocach nie śpisz, dobra, chodź do mnie do domku, chodź. Skoro nie śpisz, to chodź. Mnie budzisz mnie cały czas. Ta, budzę cię, kurde. Dobra, chodź na Bausen. Dawaj. Chodź na Bausen. W głowę uderzyć można. Można, ale na szczęście się nie uderzymy. Dobra, słuchaj, a więc tak. Tu jest bezpiecznie, bo tu jest ogólnie taka miejscówka, myślę, wiesz. Safety, że jest... Widzę właśnie. Tutaj byle kto nie włazi. Tutaj mają wstęp tylko
prawdziwe kabanosy, sztosy, VIPy. Same VIPy, same VIPy. Dobra, słuchaj, a więc tak, sprawa wygląda ogólnie tak, że siedzę sobie normalny dzień, jak co dzień trzecia w nocy, sobie tam montuję film i nagle dzwoni do mnie komóra. Dzwoni do mnie komóra i patrzę, dzwoni Yeti. Rozumiesz to? O trzeciej w nocy dzwoni do mnie Yeti. Nie, to z masakra. Ja nie odebrałem. Ja nie odebrałem. Jesteś pewien, że to był Yeti? Tak. I dostałem wiadomość SMS-a, że wejdź na Palionowo, musimy pogadać. No kurde, nie dość, że dzwoni mi o trzeciej w nocy, to jeszcze mi każe wejść na Palionowo. No i wiesz, wlazłem na te Palionowo po prostu z ciekawości i patrzę, a mam trzy tabliczki w domu. Czy zostaniesz ze mną moim kolegą, czy będziemy mieli sojusz, daj znaka. No kurde, nie ma opcji. Czy z tobą się w ogóle kontaktował Yeti? Coś ci gadał? To jest szalone, czekaj, zanim w ogóle zaczniemy, to skąd w ogóle on zna twój numer telefonu? No to już w ogóle, nie? To ja już w ogóle nie wiem, co tutaj się odwala powolutku, nie? Bo to już jest przesada, po prostu chińska bajka. Czy ja się z nim znam, czy coś? No nie do końca, wiesz co, ja też myślę, że on może być groźny, ten Yeti. I on jakiś taki, no niby wiesz, on udaje chyba takiego. Bo ja mam wrażenie, że on jest taki niby słodziutki, ale on nie jest taki słodziutki. Nie, on chyba nie jest właśnie słodziutki. On mi się wydaje, że jest skończonym frajerem, po prostu parówą. Ja nie wiem, ale szczerze, sojusz z nim? Oj, zastanowiłbym się mocno. Nie, jak zastanowiłbym? Na pewno tego nie robię, ale słuchaj, jak no bardziej... Co? To ty byś chciał, żebym ja to zrobił? Nie, to będziesz takim, wiesz, agentem takim, że wiesz... Ja rozumiem, ale chyba jesteś powalony, że będę ryzykował swoim pięknym życiem za to, żeby kurde później jeszcze dostać od niego wciery. Nie, dobra, chodź stąd, kurde, chodź do góry, chodź. Patrz, się w ogóle fajnie wypływa, pa. Robisz tego, pa. No. Jak żabka po prostu. Ty jesteś żaba, to po prostu pływać, a nie. Zobacz, góry, dobra, a więc tak. Sprawa wygląda tak. Ej, ale uważaj tam, nie kopnij w kalendarz, dobra. Sprawa wygląda tak, że wydaje mi się, że ja po prostu teraz najlepsze co mogę zrobić i zrobisz to ze mną, to pójdę do jego jaskini i mu napiszę na tablicy, że w Walsie nie będzie żadnej tutaj jakiejkolwiek kolaboracji między żabą a Yetim. A ja bym jeszcze się zapytał, skąd masz mój numer? Bo skoro to też masz mój numer. To też! Czy ty to gdzieś podawałeś? To gdzieś das podawałeś ist katastrofen! Nie, komu podawałeś numer telefonu? Ich habe Haus! Nikomu nie podawałem. Naprawdę nikomu, tylko moi znajomi. Ja nie wiem o twoim numerze. No nie wiem, to jest kurde powalone, no. Tak, ja cię kręcę. Nie wiem, nie, po prostu chodzę, no bo mnie zaraz coś kurde strzeje, to muszę wskoczyć do basenu. Nie wyczułem, zaraz z nerwów muszę wskoczyć do basenu. Dobra, to jest jedyne na co to oddało, nie? Dobra, a więc tak, chodź ze mną, idziemy napisać Yetiemu, że... ja się z nim spotkam, ja się po prostu z nim spotkam, napiszę mu tabliczkę, dawaj byku, zrobimy spotkanie i wiesz, i wtedy mu tak osobiście powiem, wejście, tak wiesz, tak, bo tak w twarz to wtedy zrozumie, nie? A wiesz, ale przez tabliczki, jak ja mu napiszę, to on powie, ha, i z DBK, w ogóle chodź na twoją kolejkę, bo ona tak oddaje, to jest po prostu... No, ta kolejka jest super. To jeden rzecz, która... Najlepsza rzecz, jaką Marek zrobił na Palionowie, kolejka. Nic innego. Budynki, beznadziejne. Nie wiem, jakieś rzeczy, ale kolejka? Kurde, no, stos. Kolejka się giga przydaje, to kolejka to jest, kurde, jedyna rzecz, która tutaj muszę przyznać od ciebie, Marek, z twoich skrzydeł, co wyszła, jest dobra, nie? Naprawdę, to? Z moich szczelich skrzydeł, no, kurde, jeszcze jakby ją ulepszyć, żeby lepiej wyglądała, to już w ogóle, kurde, będzie, to już w ogóle. No, jeszcze bez zakrętów mogłaby być, oj, no, no i, no i. Dobra, dawaj, do Dziekiego. Nie, mi się nie chce, ja chyba idę spać, co ja tutaj robię? Kryjesz mnie, jesteś moim przyjacielem, tak? Jesteśmy homie? Czy nie jesteśmy? Będę musiał wczoraj spać. Jesteśmy ziomeczki, no ja... No ja wiem, jest późno, ale no kurde, no już słońce wschodzi, to już co ci szkodzi, to już... O kurde. No niby tak, słońce wschodzi, co ci szkodzi, man! Niech będzie, ale to naprawdę liczę na twoją pomoc. No dobra, ale z czym mam ci niby pomagać, co? Nie wiem, wiesz, z jakąś tratwą czy co? Ja tratwą, no to na jednej tratwie się pójdzie. Dobra, piszę mu... Piszemy tutaj? Today musimy... Pogadać. Może się zgodzę. O, tak mu napiszę. O!
No i zobaczymy. I ogólnie zbejtujemy go i zobaczymy, co on na to, nie? Co on na to zrobi, nie? Czy będzie zadowolony, czy nie? Nie chciałbyś to napisać mu po prostu tutaj na dole, wiesz, w tej jego sypialni tak naprawdę tu? Nie, ten namiot mi się wydaje, że jest lepszy, wiesz? Ten namiot mi się wydaje, okay, że... no bardziej że... widać, prawda, te tam wydaje się, że są lepsze. On musi to przeczytać, zauważyć to i wyrazić swoją konstruktywną opinię. No dobra, Marek, dziękuję ci serdecznie za pomoc, a widzom dziękuję za oglądanie tego odcinka. Wpadajcie na kanał Mareczka i na mój drugi kanał też. Subskrybujcie nasze wszystkie kanały, bo to jest bardzo ważne, żeby subskrybować te palionowo na bieżąco. Widzimy się jutro, moi drodzy, jak Yeti odpisze na tą wiadomość. Do zobaczenia. Siemano.